Rozmowa dnia. Razem z nami poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie pośle, wielkimi krokami zbliża się kolejna odsłona pierwszego posiedzenia Sejmu i już za nieco ponad godzinę najpewniej będą państwo procedować uchwałę w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych i Polskiej Agencji Prasowej. Tak brzmi tytuł. Dokument potrzebny? Zupełnie uważam, że świadczy o tym, że ta większość parlamentarna jest kompletnie nieprzygotowana do procesu rządzenia. No, powiedzmy sobie otwartym tekstem. Każda większość ma prawo zmieniać rzeczywistość, a tę rzeczywistość zmienia się w państwie demokratycznym ustawami. Jeżeli rzeczywiście chodzi o zmiany w mediach publicznych, tak szeroko zakrojone, no to potrzebna jest zmiana ustawy o Radzie Mediów Narodowych i o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Trzeba przygotować takie projekty zmian, przeprowadzić je przez Sejm, Senat, doprowadzić do tego, że podpisze je prezydent i wtedy legalnie można działać. Jakiekolwiek inne działania są po prostu nielegalne, sprzeczne z ustawami, z konstytucją. Co więcej, panie redaktorze, nie od rzeczy wymieniam tutaj pana prezydenta. Otóż gdyby ta nowo tworząca się większość miała prawo do tak fundamentalnych zmian, to musiałaby mieć w Sejmie no przynajmniej 276 głosów, żeby odrzucić weto prezydenta. Nie ma takiej większości. Polacy nie dali tej większości parlamentarnej większości do odrzucania wet prezydenta. I rozumiem, że rozsądni ludzie powinni to wiedzieć i przyjąć do wiadomości. Odnoszę wrażenie, że tego nie przyjęto do wiadomości i stąd próbuje się tego rodzaju wytrychami zmieniać polską rzeczywistość. To naprawdę droga donikąd i marnotrawienie czasu. Mieliśmy zajmować się czym innym, następuje ta wrzutka, znowu będzie burza w Sejmie, ale ona tylko świadczy o tym, że zamiast zajmować się rzeczami ważnymi dla Polaków, no próbuje się forsować igrzyska. No bo skoro brakuje chleba, no to potrzeba więcej igrzysk. No rzeczywiście, jeżeli chodzi o tę uchwałę, to marszałek Sejmu Szymon Hołownia użył takiej przenośni, jak to nowy marszałek Sejmu stwierdził, że to jest tylko diagnoza, a leczyć będzie rząd. I ja się zastanawiam, biorąc pod uwagę to, jakie pomysły pojawiają się w przestrzeni publicznej na to leczenie. Czy to będzie leczenie, czy to będzie bardziej znachorstwo? Bo z drugiej strony też marszałek Sejmu powiedział, że no jednak uchwałą to tych członków Rady Mediów Narodowej odwołać się nie da, że potrzebna będzie ustawa. No to świadczy o tym, że pan marszałek zapoznał się z obydwoma ustawami. Natomiast no, rozumiem, że gdyby rzeczywiście zastosować się do jego stwierdzeń, to nie powinien pozwolić na to, żeby taki projekt uchwały znalazł się w porządku obrad. Bo to jest tylko marnotrawienie czasu polskiego Sejmu. No ale jak widać, większość przeforsowała ten projekt. No i najprawdopodobniej dzisiaj zasadniczą część czasu poświęcimy debacie na temat zawartości tej uchwały, a jeszcze raz powtórzę, jeżeli większość chce zmieniać rzeczywistość, to musi zmieniać tę rzeczywistość ustawami. Inaczej to będzie łamanie ustaw i polskiej konstytucji. No a przecież przed chwileczką u pana prezydenta, wtedy kiedy była przysięga tego rządu, wszyscy powoływali się na przestrzeganie konstytucji, więc rozumiem, że nie robili tego na pokaz. Zostańmy jeszcze może przy temacie Sejmu, bo dzisiaj było pierwsze posiedzenie Komisji do Spraw Wyborów Korespondencyjnych z roku 2020. Wiele tam się nie wydarzyło na tym posiedzeniu, ale wybrano przewodniczącego. I wiceprzewodniczących, tak. Dariusz Joński, Koalicja Obywatelska, szefem tejże komisji. Dobry wybór? No, oczywiście to jest jeden ze słynnych śledczych Platformy, więc rozumiem, że będzie kontynuował to śledztwo. Natomiast z tego, co się orientuję, nie ma wykształcenia prawniczego, a tutaj na czele komisji moim zdaniem powinien stanąć sprawny prawnik. Ale to sprawa większości. My daliśmy tam ludzi, z których wszyscy mają wykształcenie prawnicze, bardzo sprawnych. Wiceprzewodniczącym został pan poseł Buda. Byliśmy przygotowani do tego posiedzenia. Już zaproponowaliśmy, aby ta komisja rozpoczęła
dzisiaj pracę. No przecież do niedawna jeszcze zależało tej większości na szybkim powołaniu komisji i natychmiastowym rozpoczęciu prac. Dzisiaj okazało się, że ta większość nie jest przygotowana do prac komisji. Szybciutko zamknięto jej posiedzenie, przełożono to na piątek. Dopiero wtedy rozumiem, że padną z tamtej strony jakieś propozycje. My już zaproponowaliśmy, żeby na pierwszym posiedzeniu przesłuchani zostali pan Trzaskowski, pani Kidawa-Błońska, czyli ludzie, którzy publicznie przyznawali się, że to oni wysadzili w powietrze te wybory korespondencyjne. Więc idziemy do tej komisji z planem. Zresztą głosowaliśmy za powstaniem tej komisji. Niczego się nie boimy i moim zdaniem nasi przedstawiciele spróbują udowodnić w obecności opinii publicznej, że tak naprawdę odpowiedzialność za to, że te wybory nie doszły do skutku, ponosi no właśnie Platforma Obywatelska i jej kandydaci na prezydenta. Wydaje mi się, że to będzie najciekawsza ze wszystkich komisji śledczych, która może się okazać mieczem obosiecznym, ale jak będzie, zobaczymy. Ale kolejne komisje na horyzoncie, między innymi komisja do spraw tak zwanej afery wizowej. To ma być dzisiaj jeden z tematów posiedzenia Sejmu. Prawo i Sprawiedliwość ma się czego obawiać w tej kwestii? Absolutnie nie. Tutaj mamy, panie redaktorze, absolutnie czyste ręce. Przecież gdybyśmy chcieli cokolwiek ukrywać, to oczywiście mieliśmy możliwości nie podawania tego do opinii publicznej, tego postępowania, które przecież się toczyło i zostało wszczęte na skutek działań CBA, które przez ponad półtora roku badało to środowisko, a więc to służby polskiego państwa wykryły ten proceder, napiętnowały go, aresztowały określonych ludzi, postawiły ich w stan oskarżenia. Wszystko to działo się w kampanii wyborczej, więc nie cofnęliśmy się nawet przed takimi działaniami. W związku z tym formułowanie wobec nas zarzutów, że próbowaliśmy coś ukrywać albo że miało to charakter jakiś masowy, no to jest To są zarzuty absurdalne i przed tą komisją nasi przedstawiciele udowodnią, że polskie państwo w tej sprawie działało sprawnie, natomiast druga strona wykorzystywała to w kampanii wyborczej i co więcej, to ma określone konsekwencje, panie redaktorze, także w odniesieniu do środowiska przedsiębiorców, bo przecież doprowadzono do sytuacji, że przedsiębiorcy, którzy zgłaszają zapotrzebowanie na ręce do pracy, bo nie ma rąk do pracy w Polsce, zostali postawieni w bardzo trudnej sytuacji. I to zrobiła Platforma, która ponoć jest otwarta na przedsiębiorców i chce im nieba przychylić. To są rzeczywiście działania, które przyniosły negatywne skutki w odniesieniu do postrzegania Polski na arenie międzynarodowej, ale także uderzyły bardzo mocno w polską gospodarkę teraz i na przyszłość. To chciałbym skorzystać z pańskiej wiedzy jako byłego europosła teraz, ponieważ podczas ostatniej Rady Unii Europejskiej Polska złożyła oświadczenie dystansujące się wobec propozycji zmian w traktatach unijnych. Tam była też krytyka kierunku, w którym te zmiany ewentualnie by szły. I czy to jest skuteczne działanie, które może mieć wpływ na zatrzymanie zmian w traktatach? Absolutnie nie. No, pan premier Tusk w czasie exposé zapewniał, że nie da się ograć na poziomie Unii Europejskiej, że oczywiście jest przeciwny zmianom w traktatach. Otóż nie. Postawa polskiego rządu doprowadziła, że przyspieszono pracę nad tymi dokumentami, które przekazał na poziom Rady Parlament Europejski. Przypomnę także, że Parlament Europejski przegłosował te zmiany 10 głosami tak naprawdę posłów z Polski, Lewicy, pani Róży Thun i pani Danuty Hübner. Gdyby ci europosłowie zagłosowali inaczej, już na poziomie parlamentu te prace zostałyby zatrzymane. Niestety stało się inaczej. Teraz na poziomie Rady Unii Europejskiej można było jedną decyzją polskiego rządu to zablokować, żeby dalej na tym poziomie ta sprawa pozostała. Brak tego sprzeciwu doprowadził do tego, że zostało to przeniesione już na poziom premierów Rady Europejskiej i najprawdopodobniej na najbliższym posiedzeniu, które będzie na przełomie stycznia i lutego, ta sprawa będzie rozpatrywana, a więc prace przyspieszyły. Mówiąc, panie redaktorze, otwartym tekstem, otóż moim zdaniem Donald Tusk dostał tak silne wsparcie z Brukseli w czasie procesu wyborczego. Za niego trzymano kciuki, ale nie tylko. No, blokada środków z KPO o tym dowitnie świadczy, że zaciągnął swoiste zobowiązania, które teraz będzie spłacał. I to spłacanie zaczęło się od tej sprawy reformy Unii Europejskiej. Tutaj nie będziemy się jako kraj sprzeciwiać. Być może kiedyś w finale ale parę rzeczy się tam w tym zmieni.
i będzie, będzie to dla Polski do przyjęcia. I druga rzecz, która też można powiedzieć stoi za progiem, to jest, to są rozwiązania prawne dotyczące tego mechanizmu rozdziału nielegalnych imigrantów. Tak naprawdę te akty prawne były przetrzymywane tylko dlatego, że był sprzeciw Polski i paru krajów, które się do nas dołączyły. Ten sprzeciw zostanie wycofany i jak sądzę na początku roku wejdzie to prawo w życie i w związku z tym ten mechanizm rozdziału nielegalnych imigrantów zacznie Polskę obowiązywać. Albo przyjmowania fizycznie imigrantów, albo płacenia po 22 tysiące za każdego nieprzyjętego. I to jest ta spłata zobowiązań, jakie zaciągnął Donald Tusk wobec establishmentu brukselskiego. Tak w programie pierwszym Polskiego Radia mówił poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk. Panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo serdecznie dziękuję. Była to rozmowa dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl.